Niektórzy wierzą w świętego Mikołaja, niektórzy mają takie prezenty, a wielkim prezentem dla każdego, kto interesuje się kulturystyką, jest ewidentnie bycie na okładce albo znalezienie się jako część czasopisma, magazynu i tak dalej. Niewiele jest już czasopism, niewiele jest już magazynów, ale są osoby, które jeszcze trwają w tym wszystkim i dzisiaj niezmiernie miło jest mi te osoby powitać. Witam Państwa Sadowskich. Witamy Cię, witamy serdecznie, witamy wszystkich, którzy w ogóle będą chcieli nas oglądać, bo to wiesz, wykopałeś dwa dinozaury, jak ja to mówię, dwa dinozaury. Właśnie, ludzie bardzo lubią oglądać osoby, które siedzą w branży od dłuższego czasu i zauważyłem na przykład wywiad z panią Kobielak był bardzo, bardzo dobrze odebrany, bardzo sympatycznie i tak dalej, także myślę, że naprawdę dobrze się przyjmie, ale to za chwilę się dowiemy tak naprawdę, jak wrzucimy. Przechodząc do pierwszego pytania, skąd się wzięła pasja, skąd pomysł i... dlaczego to dalej trwa? Skąd pomysł i pasja? Powiem Ci tak, to ja zaczęło to się właściwie 20 lat temu. Poznałem człowieka, który tworzył gazetę w Polsce kulturystyczną. Najpierw pracował w Refleksie, to był bardzo dobry mój kolega, obecnie się, ciężko nam się skontaktować, Andrzej Górski. On pracował we Flexie i w pewnym momencie przyszedł trochę ciężki czas na Flexa. Flex został jakby, zmieniło się ludzie, którzy prowadzili Flexa i Andrzej Górski odszedł i założył własną gazetę w 2001 roku pod nazwą Kulturystyka Fitness Sport dla Wszystkich. W pierwszym wydaniu, ja jeszcze nie pracowałem, pierwsze wydanie ukazało się w październiku 2001 roku. Ja zacząłem pracować w SDW od 2002 roku, dokładnie od stycznia zostałem przyjęty. Ale mówię, pierwszy numer się ukazał w październiku 2001 roku. W ogóle Sport dla Wszystkich jest jakby przedłużeniem tej najstarszej gazety, która się w Polsce ukazywała jeszcze w Rzeczpospolitej Ludowej. To był Sport dla Wszystkich, który się ukazywał między 56 a 66 rokiem. Którą tą gazetę prowadził nieżyjący już pan Stanisław Zakrzewski. To jest po prostu cała legenda polskiej kulturystyki, tak naprawdę. Prekursor. Ten człowiek tą gazetę prowadził przez 10 lat. Wyobraźcie sobie, kochani słuchacze, że ta gazeta w 58 roku miała 9 tysięcy nakładu w państwie komunistycznym, a w 61 roku już 100 tysięcy nakładu i kosztowała 2 złote i 50 groszy. Pan Zakrzewski w tym czasie, bazując na tej gazecie, zbudował polską kulturystykę. To jest człowiek, który podłożył podwaliny pod polską kulturystykę. Walczył wtedy w latach komunizmu, ta dyscyplina sportu była praktycznie zabroniona i zakazana, nieuznawana. Nie wiem, czy ktoś pamięta, ale my Polacy podłożyliśmy podwaliny do tak zwanego polskiego systemu kulturystyki. Z tego systemu później skorzystali NRD, Czechosłowacja, Rosja radziecka. My byliśmy prekursorami w ogóle tej kulturystyki w Europie Wschodniej. Na nas się wzorowali wszyscy późniejsi. Wszyscy później. Podstawy kulturystyki, zawody, które się odbywały wtedy w Sopocie, to starsi pamiętają, tak jak się potrafią wypowiadać na Facebooku, pan Koszalski i pozostali pamiętają, że to był wielobój. Wielobój był kulturystyczny. Najpierw było pozowanie, a dopiero potem odbywały się inne dyscypliny siłowo-wytrzymałościowe, czyli podciąganie na drążku, pompki i tym podobne. I to odbywało się w Sopocie. I później nastąpił kres tej historii. Gazeta jakby została zlikwidowana. Pan Zakrzewski przeszedł do TKKF-u. Kulturystyka przeszła pod TKKF, ale była bardzo niemile widziana. I oczywiście aż do lat 80., właściwie do końcówki lat 80., kiedy powstał Polski Związek i jakby się zaczęło znowu zmieniać coś na polskim rynku kulturystycznym. Ja to wtedy jeszcze byłem szczaf. Ja mówię, ja dopiero tak naprawdę z tym wszystkim zetknąłem się troszkę wcześniej, może tam 2-3 lata, bo kolega mnie namówił do trenowania, zacząłem trenować jakby w domu. Nie chodziłem na siłownię, tylko trenowałem w domu. Jeszcze nie miałem w ogóle pojęcia, że można iść na siłownię. I kiedy się zetknąłem, wtedy w ten pierwszy raz z tą taką prawdziwą kulturystyką, wiesz, jako prasa, no to doznałem szoku.
To była, wiesz, co innego w domu trenowanie, wiesz, bajki, inne cuda nie widzę, a kiedy jedziesz i rozmawiasz z zawodnikami i idziesz pierwszy raz na prawdziwą siłownię. I powiem ci szczerze, że to tak wsiąkłem z dnia na dzień. Z dnia na dzień po prostu wsiąkłem. Moja małżonka, jak Joanna, jakby to powiedzieć, dorastała razem ze mną. Ja nie miałam wyjścia innego. Ja musiałam... To jest w parach, że jeżeli facet wiąże się w ten sport, to i kobieta zaczyna troszeczkę tak, a nawet często jest tak, jak u Włada Abiada na przykład, go dorzucę, u niego żona nawet była taką głową, która nie za bardzo była w tej kulturystyce, w sensie jako zawodniczka, ale miała tyle pomysłów biznesowych, że dzięki niej tak naprawdę on stał się kimś wielkim. No więc ja zajmuję się w redakcji tą stroną finansowo-organizacyjną. Ale to jest głowa rządząca. Ja jestem od wykonywania brudnej roboty. No powiedzmy tak. Natomiast no, żeby zobaczyć jak to jest, zaczęłam chodzić na siłownię. Muszę powiedzieć wam ciekawostkę, że przez 6 lat chodziliśmy na zupełnie inne siłownie. Wcale nie trenowaliśmy razem. Jacek trenował, autentycznie trenował, natomiast moje trenowanie polegało, pamiętam, trenowałam w Hiltonie, gdzie był basen, bo tam zakład pracy mi opłacał karnet, to polegało na tym, rowerek, czasem bieżnia, basen, sauna i poleżenie na leżaku. No relaks, to było moje trenowanie. Dopiero jak waga zaczęła rosnąć, Jacek się za mnie wziął, mówi, no nie, idziesz razem ze mną. No i się zaczęło prawdziwe trenowanie. No, i tak. No a ja trenowałem na takiej siłowni hardkorowej, prawdziwej hardkorowej siłowni na Grochowie. Ta siłowni już nie ma. W tym miejscu jest, padła, bo w tym czasie otworzył się... Sieciówki się otworzyły. O ile dobrze pamiętam, tam Krzysztof Ferenc był, nie pamiętam, to coś w nazwie Kore było. No. I cóż, wracając do gazety, bo możemy tak mówić w nieskończoność. No, wiesz, to można opowiadać i 3 godziny byśmy ci zajęli. Zostaliśmy, w redakcji zostaliśmy we dwoje. I powiem tak, będziemy tą gazetę ciągnąć, dopóki się da. Myśleliśmy, że w tym roku uda nam się zorganizować na jesieni zawody Puchar SDW 20-lecia. Ale niestety korona nas... No sam widzisz, co się dzieje. Że tak powiem, przytłoczyła. Także nie wiadomo w ogóle, czy do tego dojdzie. Jak nie, no zobaczymy, jak przetrwamy. W październiku mija 20 lat. Może się uda. Zobaczymy. Nie no chcemy pytanie, przepraszam, wtrącę, czy każdy mógłby startować w tych zawodach? Tak. To miał być konkurs ponad federacjami. Taki po prostu na 20-lecie gazety. No. Ja sobie tak wymarzyłam, to było marzenie, że w panelu posadziłabym zawodników pro. Bez względu na federację, żeby oni mogli oceniać. I teraz by poczuli, na czym polega sędziowanie i dylemat sędziowania. Pomyślałam, że sędziowanie byłoby jawne. Niech to byłoby punktu od 1 do 10. To byłaby zabawa, to byłoby święto nas wszystkich. Jak się nie uda w tym roku, zobaczymy, co będzie dalej. Na tym nie będziemy, że tak powiem, w tej chwili roztrząsać się. Natomiast co jest takie od nas skierowanie do zawodników już na początku? Czasami do nas piszecie, nie wspomnieliście o mnie, a ja na zawodach byłem 5., 6., 7., 8., 9. Ja bardzo chętnie wszystko udostępnię, ale nas jest dwoje, a was jest ze 3000. Wszystkich zawodników. Jeżeli nie oznaczycie sport SDW, to ja naprawdę, doby za mało, żebym ja siedziała i po Instagramie, Facebooku... A wiesz, Dawid, że w tym czasie są na przykład zawody trzy... To jest fizycznie niemożliwe. Bierzcie pod uwagę, że... Na raz odbywają się dwie zawody, trzy imprezy. No i nie da, no nie jestem Panem Bogiem, nie rozdzielę się. Każdy, kto ma jakieś osiągnięcia na zawodach, przyśle, oznaczy SDW, czy w Insta Story, czy w poście, bardzo chętnie my to udostępniamy. Dlatego, że tak jak mówię, no sport jest dla wszystkich i jesteśmy w tym wszyscy. A wracając do twojego pytania o to, czy warto dalej trwać, bo tam właśnie ładnie się zapytałeś o to trwanie. Powiem ci tak, na przestrzeni 20 lat przytrzymaliśmy już cuda niewidy, różne gazety powstawały, kombinatorstwo,
i firmy inne odżywkowe wydawały swoje pisemka, cuda niewidy. Przeżyliśmy. Daliśmy radę. W tej chwili, nie wiem, może sobie strzelimy w kolano, ale powiem Ci taką prawdę. W Europie zostały 3 gazety tak naprawdę. Na dziś. Na dziś, na stan dzisiejszy. Te, które są wydawane, to jesteśmy my w Polsce, Svet Kulturystyki w Republice Czeskiej i u Rosjan gazeta się nazywa Gierkules. Herkules, no po polsku. Bez licencji. Bez licencji. Żadnej krajowe. Licencji, same tylko krajowe. To są 3 gazety, jakie w tej chwili wiem, że w Europie wychodzą. Wszystkie pozostałe gazety, jakie widziałem jeżdżąc po Europie, jeżdżąc z żoną po Europie i patrząc, bo to jest moje zboczenie, że ja idę do kiosku, idę do kiosku i patrzę, jakie są gazety o kulturystyce, w ogóle jaki w danym kraju jest gazeta kulturystyczna. To już nie jest to. W tych gazetach jest tytuł bodybuilding, ale w środku to masz zupełnie co innego. Typowy light, ćwiczenia, wiesz, piłka, gumna, pompki, inne cuda nie widzę, ale w nazwie gazet jest bodybuilding. Czasami się zastanawiamy, czy nie powinniśmy pójść jako redakcja w tą stronę całkowicie lightową. Ponieważ przyciągnie to więcej osób, prawda? Teraz... To znaczy, podejrzewamy, że tak. Że mogłoby przyciągnąć, Dawid. Tak, teraz w zasadzie siłowni, prawda, weźmy to pod uwagę, że kiedyś były te hardkorowe siłownie, które przyciągały tak nas, dużych facetów, tak kobiety były, no rzadko chodziły. A teraz ludzie zauważyli, że okej, kobiety lubią fitness, że lubią się poruszać, że jest więcej facetów, którzy lubią sobie pochodzić, takie wiadome, lifestyle'owe rzeczy i tam się przenieśli. Tutaj jest może podobnie. Dawid, powiem Ci tak. Bardzo trudno jest o zawodników, stricte kulturystów, zaprosić na sesję. Wiesz, czym to się bardzo. Mówi. Dlatego, że jak sam wiesz, bo jesteś, nie jesteś mens fizyk, tylko jesteś, prawda, no, wagówka. Jesteś wagowy. Wiesz, jak to u nas jest, powiem Ci prawdę. Jak nie jest przed masą, to jest w trakcie masy, to jest tuż po masie, to jest przed redukcją, w trakcie redukcji nie ma siły, po redukcji, przed zawodami, po zawodach. Natomiast zawodnicy lżejsi wagą, ja im daję 2 tygodnie, uwierz mi. Mówią do mnie, pani Jasiu, 2 tygodnie ja jestem u pani na sesji. I tu jest, wynika problem ze złapaniem tego odpowiedniego czasu, żeby pokazać tego kulturystę 95+. W sumie tak, tylko ten okres startowy tak naprawdę zostaje, no bo właśnie. Potem oni są... Tylko. Ale wiesz, też ja rozumiem, że ciężko. Sesje do SDW to nie są sesje lekkie. Kto był, to wie. To są sesje 3 godziny, gdzie ty nie trenujesz sobie lekko, a fotograf nasz lata i robi zdjęcia. Nie, to jest zamawiany fotograf, to jest cała otoczka, to jest napisanie materiału przez zawodnika o sobie, treningu, to jest jego praca i z drugiej strony nasza praca, gdzie musi zawodnik przyjść przygotowany. On musi mieć pewien stopień odwodnienia, musi mieć przygotowane ciało, jedna warstwa bronzera, prawda? To jest ciężka praca. Na tych zdjęciach musi wyglądać. Niejednokrotnie jedno ćwiczenie, czyli jedno przypięcie do ćwiczenia powtarzamy 5-6 razy. Jak mnie się nie podoba, albo Jackowi, fotograf mówi, złamina. To jest naprawdę ciężka praca. I teraz tak, jeżeli weźmiesz zawodnika przed zawodami za wcześnie, to on będzie tak zmęczony, że ja nie wiem, jaki jego efekt będzie na zawodach. Jak go wezmę po zawodach, to też nie wiadomo, czy już się nie najadł po drodze i przyjdzie. Ale już wiesz, kto rządzi, bo wszystko ci opowiedziała. Wtrącę świetną rzecz, Hubert Kulczyński. Dzień po zawodach miał Arnold go, to było w dzień zawodów, Arnold powiedział, że nie przyjedzie, ale dzień później Arnold powiedział, że będzie go dekorował, tak? Hubert przytrzymał formę. A Hubert to jest profesjonalista. Hubert to jest właśnie jeden z tych zawodników, gdzie jak zadzwoniłam, powiedziałam, potrzebuję, proszę 2-3 tygodnie, nie ma sprawy, tak. To jest tak. Profesjonalista. To jest człowiek, który ma własny zeszyt, własną rozpiskę treningowo-dietetyczną, której się trzyma i można na nim polegać, tak. To jest prawda. No i tak to u nas wygląda. Staram się zawsze układać plan sesji.
na te 2-3 miesiące naprzód, bo nigdy nie wiem, co się może wydarzyć. Czasami się udaje, czasami nie. I stąd czasami jest, o, znowu lajtowiec. A gdzie są wielcy? No w domach. No nie dało rady. Po prostu. Sam powiedziałeś, najlepiej jest, kiedy okres jest zawodów. Ale najlepiej zawodnik, jeżeli ma być do gazety, najlepiej zawodnik wypada nie przed zawodami, tylko dzień, dwa po zawodach. Tak, tak, dwa to jest wiesz, kiedy jest najpiękniejszy, dlatego że wiesz, delikatnie sobie po zawodach podje, schodzi ze sceny, leciutko podje i tak. Wtedy jest... Nie przeraża czytelnika. Kogoś nie przeraża, wiesz, tych żył, nie ma tego. Jeżeli się nawet napnie, to nie będzie tej idealnej suchości, tylko wszystko jest tak, jak powinno być i nie wzbudza to emocji od razu u innych ludzi. Są, wiesz, że ludzie krytykują. Bo tendencje się zmieniły. Wiesz, tendencje się zmieniły. Słuchaj, tendencje kulturystyki się zmieniły bardzo. Nawet już bym nie powiedziała na przestrzeni 20 lat, ale ostatnich 6. Tak, od kiedy Arnold powiedział, wyrzucił na scenę ludzi i powiedział, że tak nie może być. To tak, zauważ, że coraz mniej wychodzi 100+, a coraz więcej wychodzi klasyk fizyk, bo to jest bardzo ładna kategoria, bardzo ładna. Tam można naprawdę pokazać się i wyglądać estetycznie, prawda? Kulturystyka klasyczna w sumie, no tak jak wspominamy, no jest piękna. To jest właśnie ten dylemat teraz nazewnictwa. Classic physique to jest classic physique, a kulturystyka klasyczna jest kulturystyką klasyczną. No i oczywiście ta ciężka. Tutaj jest, widzisz, to jest tak, że no... Jacku, patrz, jest piękna, ona jest piękna. W swoim samym założeniu, to co stworzono w Stanach i potem weszło też do nas, to jest powrót do piękności, proporcji idealnych, proporcji piękności ciała. Sam widzisz, że od paru lat coraz mniej tych ciężkich wychodzi. Nazwiska się powtarzają, no nie da się oszukać, nazwiska się powtarzają. Coraz mniej, nawet na ostatniej Olimpii, zobacz, z 18 zrobiło się tam chyba 15 czy 16. Ten nie mógł, ten nie przyjechał, to się tam stało, to tamto i zrobiło się 15. Classic physique 25 czy tam 35. No. Sami widzimy, co się dzieje. Musimy niestety, takie są tendencje. Takie są tendencje. No, ja wiem, że ciężcy są piękni, taki Bikrami robi wrażenie, bo ja go widziałem osobiście, poznałem na żywo. Moja żona, jak siedziała w Pradze Czeskiej pod sceną, to Bikrami ją sobie upatrzył, strzelał cyckami i dla niej tylko pozował. Przez 5 minut była tylko moja żona i Bikrami we dwoje. I on na niej pozował. I to jest po prostu ogromna masa, jaką ja widziałem w swoim życiu. Chwilę z nim rozmawiałem, poszedłem do niego, to po prostu ogromne wrażenie. Tak jak Kai Greene na mnie zrobił ogromne wrażenie, niewysoki, a po prostu coś wielkiego. No głos robi wrażenie. Tylko, że u Kai Greena głos robi. Wiesz, duże to ciało, a głosik taki delikatny, że po prostu śmiech na sali. No ale to jest Kai Greene. Dobra, wracamy teraz, wracamy do gazety. Chwilę, żeśmy sobie porozmawiali o tych tendencjach. Wiesz, gazetą chcielibyśmy to jak najdłużej utrzymać. Tylko widzisz, no same czy widzisz, jak coś się dzieje na świecie, jakie czasy naszły. Internetowa gazeta odpada całkowicie. W internecie to nie ma racji bytu, wiesz dobrze o tym, bo w internecie wykrólujecie, wypublikujecie, więc internetowa gazeta po prostu polegnie. Co tylko mogę powiedzieć, że co mnie razi po tylu latach, internet jest dobry, social media mogą być, nie mam nic przeciwko. Natomiast co jest takie przykre? Raz wyjdzie na scenę, na drugi dzień jest fachowiec. To jest masakra. Już uczy pozowania, dietetyka, treningi, wszystko. Kiedyś na to zawodnicy pracowali latami, żeby być uznanymi trenerami, żeby radzić innym pod względem treningu, dietetyki, a nie zrobić im krzywdy. Teraz każdy. Mało tego, ściągną z internetu kawałki jakiegoś tekstu, połączą, już publikują. I po co? I to nie jest złośliwość z naszej strony, nie, tylko po prostu co? Tak się dzieje przecież w tej chwili dobrze, w social media. Moi drodzy, którzy nas oglądacie, przecież dobrze wiecie, że czytalność, poczytność tekstu w internecie jest 10 zdań.
Powyżej 10, maksymalnie. No, widzę, że masz, widzę, że się orientujesz. 10 zdań już nie czytacie. Nie. Więc po co pisać? Po co, prawda, nam kopiować? Nie warto. Szczerze powiem, co do tego, że często widzę posty i jest napisany naprawdę świetny post informacyjny o diecie. Mhm. Wszystko zawarte, czyta się to i to jest naprawdę świetne. 7 lajków. Ktoś wchodzi, no jakaś naprawdę świetna, śliczna dziewczyna, pisze: siemanko, co było u was na śniadanie? 1500 lajków w minutę. I masz takie... Właśnie. Czy my zmierzamy w dobrą stronę, ale z drugiej strony okej, okay, wolność słowa, wolność odbioru i tak dalej i mamy marketing, tak? Jeżeli przyciągasz swoją osobą, no to ja nie mam nic do tego, prawda? Jeżeli przyciągniesz więcej osób... Zgadzam się, oczywiście. No taki jest współczesny świat. Weszliśmy w XXI wiek, no tak. I to jest... To nie da się zmienić. Nie uciekniemy, przed postępem, nie uciekniemy przed telefonami, nie uciekniemy przed Instagramem, nie uciekniemy przed Facebookiem, nie uciekniemy przed wolnością wypowiedzi. I... Osobiście wolę Instagram z powodów takich właśnie, jakie powiedziałeś, że nie muszę czytać tekstu, żeby obejrzeć zdjęcia. Łatwiej jest. Oglądasz zdjęcia, jak oglądasz lewą ręką, to ci od razu pyka serduszko, możesz pyk, pyk, pyk. Jest to prostsze. Facebook się zacina, Instagram rzadko. Bardzo lubię tam bywać. Myśmy odkryli ten Instagram stosunkowo późno. Bo wiesz, no, do tej pory to używaliśmy Instagramu, tylko tam post zrzuciłam. Od niedawna, jak jest Instastory, uwielbiam Instastory. Uwielbiam wymyślać. Właśnie tę zabawę niedawno, tak. Czy znasz zawodnika, prawda? I tu przykrość. Trzeba było kliknąć w słowo więcej. Kliknęło bardzo mało osób, a tam było drugie pytanie. Historia. A tam i koniec. No i zmartwiłam się, mówię, dobra, jutro wystawię odwrotnie. Najpierw. Ale ja sam jestem tego winien, bo odpowiedziałem. Ale wiemy. Wiemy. A nie odpowiedziałem kto. No to teraz publicznie przed całą Polską musisz powiedzieć. Zaryzykuj, my ci powiemy, czy albo trafiłeś. Albo to jest Kolumbo, albo to jest Labrada. Kolumbo. Brawo. Brawo. Jest to Kolumbo, trochę mnie to kosztowało. Trochę nie wiedziałam, czy Frank Zane, czy Kolumbo, ale Piotr Borecki, bo on jest bohaterem dzisiejszego dnia, pozuje bardziej jak Franco Kolumbo. Tak, zdecydowanie. Okej, okay, jeszcze jedno pytanie. Skoro mamy dobę internetu, skoro mamy właśnie te... Internet przebija wszystko, bo jest takim świeżym newsem, tak? Zobaczę, coś mam. To jak gazeta ma tak naprawdę się utrzymać? Gazeta utrzymuje się z reklamodawców. Nie, chodzi mi o to, że jak gazeta ma przyciągnąć większą ilość osób, ja się źle wyraziłem, niż właśnie ten internet. Czy ma próbowaliśmy, już i mówię, Dawid, gazeta jak się nie sprzeda sama w sobie, to internet jej w tym nie pomoże. Nie wiem, czy się dobrze rozumiemy, ale ci powiem. Prowadziliśmy i stronę gazety, którą żeśmy zawiesili. To znaczy ona jest, informując, że w ogóle tytuł jest. Natomiast prowadzenie strony internetowej, czy wrzucenie jeszcze prowadzenie gazety online, totalnie się mija z celem. Jeżeli ludzie nie cenią sobie kupienia gazety po to, żeby nawet, powiem szczerze, brzydko, zabrać ją na plażę albo no, w przypadku mężczyzn do toalety. No bo wie, że faceci, tam jest czytelnia, tam jest czytelnia. To my tutaj sposobu nie mamy. Czyli po prostu ktoś musi być fanem i albo to się przyjmie, albo nie. Mamy fanów, którzy od 20 lat kupują. Mają wręcz oprawione Sport dla Wszystkich. Całe roczniki. Mamy czytelnika z Anglii, Benjamina, pozdrawiam go serdecznie, na pewno będzie nas oglądał, który jak mu brakuje numeru, to pisze: pani Joanno, no nie mam, z 2017 zgubiłem, to ja będę teraz szukać po to, żeby mu wysłać, żeby miał ten cały komplet. Mamy takich fanów. Życzeniem naszym jest, żeby dochodzili nowi, bo my jesteśmy dla was. Po to jest okładka, zawodnik jest na okładce, czy go znacie, czy go nie znacie. I w środku dajemy zawodników, żeby czytelnicy kupowali, żeby zawodnik jeden kupił kolegi gazetę
z kolegą, albo może następnym razem będę ja. I materiały, które są w gazetach, są naprawdę autoryzowane. Czyli to za każdym razem pisze zawodnik to? Pisze zawodnik o sobie. Jeżeli jest materiał o innym, to opracowuje SDW, biorąc odpowiedzialność za ten materiał, który opracowujemy. Mamy piszących. Współpracowaliśmy swojego czasu i z Krzysztofem Piekarzem i z Krystianem Wolskim. Taki cykl mieli swój. Bo jeżeli ktoś chce i napisze do nas, i napisze o czym chce, powiedzmy krótko, to ma szansę. Ma szansę, że jego materiał się ukaże. Tylko tak jak mówię, to musi być sensowne, to musi być, no musi człowiek mieć coś ciekawego do przekazania, jakąś wiedzę, prawda? Nie może być to przypadkowy człowiek. Jaki był złoty okres SDW tak naprawdę? Kiedy był taki przedział, gdy było takie największe boom na tą gazetę i najwięcej osób do was się zgłaszało prędzej niż wy do nich? Zadałeś trudne pytanie. Jacek pomyśli. Zaskoczyłeś mnie. Jacek pomyśli, natomiast ja ci powiem tak. Chyba od 5 lat zmieniliśmy zasady sesji i zapraszania zawodników na sesję. Ponieważ jak ty zapewne wiesz i większość nas oglądających ludzi, na sesję ja dzwonię czy piszę, zapraszam. Kiedyś to było tak, że myśmy po całej Polsce, po siłowniach, po zawodnikach jeździli z fotografem, ze sprzętem i ze wszystkim. W zamian prosiliśmy tylko niewiele, o promowanie. Tak, tylko o promowanie gazety. I proszę sobie wyobrazić, to nie dawało efektu. Okazało się, że bardziej przyjemnie jest, jak zawodnik przyjedzie do nas. Jest przywitany przez nas, przyjedzie do nas, do Warszawy, do klubu zaprzyjaźnionego Papa i Gym w Warszawie. Serdecznie pozdrawiam Przemka Nowaka, który nam udostępnił ten klub. O każdej porze dnia i nocy możemy wejść, zrobić sesję z zawodnikiem. Godziny sesji czy dzień, to jest zawodnik mówi, my sprawdzamy u fotografa, to jest cała procedura i to żeśmy zmienili. Dlatego, że łatwiej jest przyjechać zawodnikowi jednemu do Warszawy niż 3-4 osobom jechać do klubu. Kluby robiły nam problemy. To był główny też. Wyobrażasz sobie? Ja musiałam pisać do zarządów niemalże do Niemiec, czy do cudów niewidów. No korporacyjne głównych, sieciówki. Wypisywać cuda niewidy, mieć oświadczenia przy sobie in blanco, jakby jakiś inny trenujący podszedł, to on miał mi zgodę pisać. To była masakra. To jest męczące. Dla osoby, zniechęcające. Zniechęciło i dlatego nas to zniechęciło. Podjęliśmy o zmianie formuły. Zawodnik po pierwsze docenia, bo musi włożyć też swój wysiłek, czyli jedzie za własne pieniążki, benzynę, ale w zamian dostaje okładkę. Dostanie zdjęcia później do użytku. No staramy się. Coś za coś, nie? No prawidłowa wymiana, tak mi się wydaje. Musi wyrazić zgodę na warunki. Ja w punktach zawsze mam specjalne. Takie dla nas, że jest powiadomiony o tym, jak ma być przygotowany i co ma tam zmienić zdjęcie profilowe na miesiąc. To są takie drobnostki, ale no niestety, tak jak powiem, no zawodnicy nauczyli nas, jak mamy do nich podchodzić. Bo kiedyś za bardzo, jak się idzie komuś za bardzo na rękę i za dużo się daje, jak się da paluszek, to się weźmie całą rączkę. I tak to jest. No stare przysłowie tak mówi. Mówisz najlepiej, wracając do tego pytania twojego, ten najlepszy okres. Wiesz co ci powiem, to był tak, był początek, kiedy był ten boom na gazety w Polsce, kiedy nie było takich gazet, była nasza konkurencja, czyli był magazyn Kulturystyka i Fitness KIF, w skrócie, pojawił się Sport dla Wszystkich. Jeszcze wychodził wtedy, jeszcze gdzieś tam chyba Flex polska wersja wychodziła, nie pamiętam dokładnie, ale jeszcze się to chyba... To co, do 2010 chyba, nie, tak. Ukazywało się, potem się pojawił też Muskular, o ile dobrze, tak, Muskular się pojawił pana Tadeusza Zaremskiego, to tak do 2010-2012. I potem nagle to się zaczęło, wiesz, tak powolutku obsuwać. No cóż,
właśnie rozwój internetu. Ale to jest, tak jak mówię, no, w Ameryce zaczęło się, że gazety zaczęły taką mieć pochyłę. A właśnie, tutaj jest dobry temat, amerykański potem, temat. Słuchaj, i tak w dół, reklamodawcy zaczęli odchodzić, iść w internet i teraz w Ameryce od jakichś 3 lat jest odwrotnie. Czyli reklamodawcy idą, nie, wiesz co, reklamodawcy teraz doszli do wniosku, żeby iść, idą trzytorowo, czterotorowo, idą we wszystkim, co mogą być. Ambasadorów mają, billboardy, internet, gazety, po prostu idą wszelkimi możliwymi torami reklamowymi. Bo rynek amerykański gazetowy też w pewnym momencie się załamał. Zobacz, że bardzo się załamał. Zobacz, nie ma Flexa. Nie ma Flexa, nie ma Muscle and Fitness. Mają strony papierowo. Strony mają. Został na amerykańskim rynku, został tylko Muscular Development papierowo. I w Kanadzie. Jest takiego rozwiązania. Tak, z 300 stron zrobił się do 124. W pewnym momencie było tak, że Amerykanie się też wycofali, właśnie był ten tak zwany taki króciutki okres wycofywania reklam z gazet. Tak. Ja mam amerykańskie muskulary, bo mi ktoś przywoził, mam te w ręku, te grube i mam te, gdzie zaczęły znikać reklamy. Obecnie w Ameryce nadal muskular się ukazuje i powiem ci, co najśmieszniejsze, więcej, prawie połowa gazety to są reklamy w tej chwili. Mimo, że reklamują się w internecie. Mimo, że amerykańskie firmy reklamują się na stronie muskulara, w internecie, ale wróciły do gazet. Bo niestety są ludzie, którzy lubią ten papier. Są wzrokowcy i rynek amerykański jakby odwrócił się. U nas nadal jest zachłyśnięcie internetem i ten. Ja nie mam pretensji oczywiście, ja nie płaczę z tego powodu, bo tak jest. Sami używamy internetu. Tak jest prawo rynku, ale mówię, jakie są tendencje. W Stanach Zjednoczonych zaczęto wracać właśnie do tej wielotorowości, jak my to nazywamy, reklamowej. Internet, gdzie się da, gazeta i jeszcze gdzieś tam. Zawsze powtarzam. Ale był załamka faktycznie. I tak jak mówię, na rynku amerykańskim został tylko muskular. W Kanadzie, o ile dobrze pamiętam, chyba jeszcze jest Muscle Insider, ale nie jestem pewien, czy jest miesięcznikiem, nie wiem, czy się dalej ukazuje, czy tylko jest strona. No i mówię, my w Europie, Także widzisz. Ja nie mówię, że to jest wielki jakiś strach, boom, bo tego. Muskular ma też swoje przełożenie. Jednej rzeczy, jaką zrezygnowano w gazetach amerykańskich i myśmy też zrezygnowali, nie wiem, czy ktoś to w ogóle zauważył, my już nie dajemy, ani Amerykanie nie dają, ani my nie dajemy relacji. Z zawodów. Na tym się wyłożył Flex. Bo to już internet. Pamiętasz, ile Flex dawał relacji na temat, nie? W sensie był taki to już nie ma sensu, bo to już są poprzednie. Tak, dlatego, że na bieżąco są zawody, a Flex się na tym wyłożył, że on Flex jest, dawał 40 stron. 20-30 stron podsumowując Olimpię. Kiedy w tym momencie już było po Olimpii. Miesiąc po wszyscy Olimpii. Obejrzeli w internecie, a to oni dawali miesiąc po Olimpii. I Flex w tym wypadku się musiał wyłożyć, dlatego myśmy bardzo wcześnie też zrezygnowali z dawania relacji jakichkolwiek w gazecie. Jest w momencie, kiedy się zaczęły relacje na żywo, stwierdziliśmy, nie ma sensu. Zmarnowane 20 stron, czy tam 10 stron i nikt tego już nie obejrzy. Ja wiem, że ludzie się cieszyli, mam zdjęcie w gazecie, ale to zawodnicy się cieszyli. A czytelnika już to nie interesowało, bo on już obejrzał to w internecie i on widział te zawody na żywo. Jeszcze powiem ci jedno, ja mam taką teorię. Gazeta. Teorię, uważaj. Teorie spiskowe. Uwielbiam teorie spiskowe. Teorię spiskową. Jeżeli jesteś na okładce, co ci życzę? Jeżeli jesteś na okładce, w gazecie, to masz pamiątkę trwałą w ręku, trzymasz. Prawda? No masz zdjęcia w internecie. Dopóki ci dziecko nie spali tego na przykład. A jak padnie internet, elektronikę szlak trafi, to ty masz gazetę ze swoim zdjęciem dla potomnych. A w internecie nie ma. Dysk ci padnie, nie masz ani jednego zdjęcia, a gazetę masz. Widziałeś, co się stało w Pakistanie, w panikę wpadli na cały dzień. I w Pakistanie światło rybło i prąd i koniec był. Ale to teraz pożartowaliśmy. Co chcesz jeszcze wiedzieć na temat kulturystyki tych mijających lat? Bo musisz nam przerywać, Dawid, bo my możemy gadać. Bo my możemy gadać, wiesz, tak. Ja wiem, ale to jest bardzo ciekawe, dlatego ja się nie chcę wtrącać, bo mnie to fascynuje. Ja lubię słuchać takich historii, bo sam jestem pasjonatem kulturystyki. I mam takie pytanie, bo często na sesjach zagranicznych zauważaliśmy wiele kontuzji, prawda? Mieliśmy te zerwane czwórki u Jean-Pierre. Czy wy dopuszczacie do tak
nie chcę tego aż za mocno nazwać, ale chorych ciężarów dzień po zawodach, żeby zawodnicy podchodzili na przykład pod tam, ile on siadał, 730 funtów czy coś takiego? Tak. Czy wy dopuszczacie do czegoś takiego, czy po prostu mówicie, słuchaj, weź taki ciężar, żebyś się nie skrzywdził? Dokładnie tak jak powiedziałeś. Dwójkami potrafią robić sesję. Piątki, oni sami chcą większe, ja mówię, weź mniejsze, bo musisz utrzymać. To wiesz, tak jak mówię, jeżeli trenujesz, machasz, to możesz machać, ale tu musisz podnieść ciężar, wiesz, i go trzymać. Izomeria, prawda? To opuszczenie, trzymanie. Ja krzyczę, trzymaj i potem mówię, wypnij do góry i trzymasz. A w tym czasie fotograf cyk i to jest koniec to ujęcia. Nie ma... Więc rozumiesz, na czym to polega? Musisz przytrzymać. To nie weźmiesz 40 na łapę, tylko weźmiesz o 15. Słuchaj, albo 20. A powiem ci, jak wyglądało, tak jak mówisz, że tyle ciężarów. Fotograf był przygotowany. Wszyscy naokoło stali tego pewnie zawodnika w odległości. On to zrobił raz i było zdjęcie. I koniec. Po prostu. Potrafią nakładać ciężary, talerze crossfitowe, które wyglądają olbrzymie. A oszukujesz. A mają po 2 kilo albo po 1,5. Ale wiesz, na czym polega. Że jest... Ale na sesję to człowiek kupi, tak? Jak to robi, wiadomo, jeszcze na sesję nie promuje niczego, żadnego produktu, że tak to nazwę. To jest fajne, jeżeli to jest w gazecie i coś tam, no to spoko. Jeżeli to jest już promowanie produktu, czyli takie mówienie, że okej, ten produkt dał mi taką siłę, no to już troszeczkę nie jest fajne. A tak. Zawodnicy u nas, ja nie spotkałam się z zawodnikiem, który by pisząc tekst nie napisał, czy nie dał do zrozumienia, bierz taki ciężar, żebyś mógł wykonać poprawnie 10 albo 12. 12 powtórzeń w dobrej formie. Więc my czasami potrafimy nawet napisać, jak zawodnik jest przed zawodami, a jest u nas na sesji. Wygląda, no nie ma siły, widać, że nie ma siły, bo szczególnie jak jest tam klasyk fizyk, czy kulturysta klasyczny, prawda? Czy męs fizyk. Oni muszą mieć ten limit wagowy, on może być, nie mieć na tyle siły. To my potrafimy napisać, że sesja wykonana 3 dni przed wyjazdem na zawody. Żeby go nie wyśmieli. Hejt jest popularną rzeczą, po prostu najlepiej to komuś dokopać od razu z góry, dobić go, wiesz, piącha i jeszcze go kolanem poprawić. Ja czasami nawet mówię, weź mniejszy ciężar, nie, pani Asiu, wezmę cięższy, ja mówię, nie bądź taki mądry, zobaczysz. I dosyć często mamy, że bierze i dziękuję. I czy mogę wziąć mniejszy? Możesz weź mniejszy. A ostrzegaliśmy cię, że to jest sesja. Wykonanie danego ćwiczenia. Ty masz pokazać to ćwiczenie poprawnie na zdjęciu i nic więcej, a nie, że wiesz, ja wiem, że dominują te, jest ta historia tych starych, słynnych zdjęć z flexów, prawda, z muskularów, krzyk, nie, ten ciężar pokazany. Ale on tylko raz tak krzyka. Wiesz, to było te krzyki. Potem Amerykanie też się z tego wycofali. Nie wiem, czy ktoś zauważy na zdjęciach. Coraz nie ma już tych min takich krzyczących. One przerażają czytelników. Wiesz, tendencje się zmieniły, prawda? Tendencje się zmieniły. Ludzie chcą, nie chcą widzieć tego trenujący. Monsterów takich. Tak, dokładnie. Tak. On ma być pogodny. On ma być przyjazny dla oka, bo go oglądają inny typ ludzi w tej chwili oglądać. Tak. Czasy się zmieniły. To nie jest hardcore lat 90. i początek lat 2000, gdzie jeszcze ta, wiesz, hardkorowo te siły, ciężary, ten krzyk na siłowni. Posłuchaj, jeszcze jest jedna sprawa. Nie wzbudzał emocji. Jak se facet krzyknął, to wszyscy wiedzieli na około 30, że rypnął ciężarem, pojechał ciężar. A teraz, jak facet stęknie za głośno, to panie się obkręcają i patrzą, że, czy może coś się... Panu nie stało przypadkiem, wiesz, o co chodzi? Jeszcze ci powiem jedną sprawę. Dlaczego na okładkach SDW od jakiegoś czasu tak pokazujemy zawodników, obojętnie już na kategorię, jakoś tak właśnie z boku, uśmiechniętych pod kątem? Dlatego, że jeżeli gazeta, teraz jest tak, wśród kolporterów, jeżeli gazeta budzi negatywne emocje, czyli jest pokazany na agresja. Wprost, kulturysta, agresja, to nas schowają, że nikt gazety nie znajdzie. Aha. Polityka, rozumiesz? Natomiast, do tyłu. Natomiast, ponieważ ja pisząc zamówienia, umowy, podpisując kolporterami, zażądałam, że gazeta ma być wystawiona obok konkretnych tytułów.
bo tak, taka jest zasada. Więc żeby tam stać w pierwszym rzędzie, jak ja to mówię, to niestety musieliśmy zejść trochę z tej agresywności na opłat. Dlatego no, może pikrami się nada, bo to jest taki potulny miść i mimo, że on jest wielki, jak on się uśmiecha, to jest takie... Ale ja mam kupę zdjęć fantastycznych z bigrami. Właśnie w uśmiechniętych... Tylko on po angielsku prawie tylko, nie mówi. Z nim on jest ciężko. On umie dziękuję ładnie powiedzieć, umie bardzo ładnie powiedzieć. Umie płakać, on ślicznie płacze. O, świetnie płacze. Myśmy w Pradze Czeskiego naoglądali się, wiesz, jego i wzruszenie i rozmowę. Także to wiesz... No. Teraz tak... Jeszcze chciałam powiedzieć na temat gazety, że gazeta to nie tylko sesje i artykuły. Tak jak dobrze wiesz, jeździmy na zawody. Ubolewamy, że nie możemy jeździć na wszystkie zawody, ale niestety, powiem szczerze, finansowo to jest nie do przeskoczenia, żeby być wszędzie na każdych zawodach, prawda? Tak. Dlatego teraz mamy tą możliwość, że oglądam zawody mistrzostwa czy zawody w telefonie, prawda? Potrafię, kiedyś obliczyłam, że w ciągu roku przed telefonem spędziłam tak godzinowo, to prawie miesiąc. Potrafię 3 dni siedzieć, jak są mistrzostwa i tak, non stop. Tak to wygląda. Jacek robi jedzenie, odgrzewa, ja jestem w amoku, notatki, nazwiska i siedzę. Obojętnie, czy to są zawody, prawda, FBB, czy NPC Worldwide u nas w Polsce, a jak jest relacja, siedzę i patrzę, wyłapuję was, patrzę, wychodzi Dawid, czy nie wychodzi, wygląda dobrze, czy nie wygląda dobrze. Ja nie będę kłamał, bo ja sobie ciebie obejrzałem na zawodach NPC Worldwide. Przecież, chyba nikt nie będzie miał pretensji do nas o to, co powiem. Przecież my, wielu z was, znamy od czasów juniorskich. Krystiano, od dziecka, jak ja to trudno, powiem. Trudno, żeby mnie interesowała się taką osobą. Więc interesuje się. Obojętnie, gdzie wychodzi, patrzę, czy zrobił progres, czy się wręcz cofnął. Bo i tak bywa, że jak 2 razy wychodzisz na zawody, co roku wychodzisz i co roku masz to samo miejsce, to jest cofnięcie się, a nie pójście krok naprzód. No niestety. Bo to znaczy, że przepracowałeś na utrzymanie formy, a nie zrobiłeś do przodu nic. No. Powtórz jeszcze raz, bo nie usłyszeliśmy. No, mówię, że chyba konkurencja tak mocno poszła do przodu, ale tego tak nie zauważamy, szczególnie w tych kategoriach ciężkich. Nie. To tam jest walka o utrzymanie. Tam jest o utrzymanie. W kategorii, sam widzisz, że w kategoriach ciężkich, nawet patrząc, jeżeli walczycie o karty pro, to jest walka już o przyszłość, o pieniądze. Prawda? To jest walka o pieniądze. Zresztą w każdej kategorii, jeżeli myślisz o zawodowstwie, jest walka o pieniądze. Tylko widzisz, trochę to inaczej wygląda. To jest osobny temat rzeka. Jak się umówimy. Umówimy kiedyś na temat właśnie trasy kart pro, pieniędzy, tego wszystkiego, co się dzieje. To jest zupełnie inny temat rzeka. Można też by było 3 godziny na ten temat, wiesz, opowiadać natomiast i mówić, zobacz, jak to wygląda. Zobacz, jak różno zawodnicy wychodzący na scenę, jaką różną formę reprezentują. Od bardzo dobrej formy. Gdzie jest tak zwane wow? Wow, po formę gdzie bierną. A czasami jest, że o ja pierdziu, co się stało, co on zrobił? Tak, ale coś wam powiem. Każdy ma prawo stanąć na scenie. Ja wychodzę z takiego założenia. I jeżeli dla pana Iksińskiego celem jego życia jest stanąć na scenie, bodaj raz, on może wiedzieć, że on nie zajmie tam miejsca żadnego medalowego, będzie... Ale on chce na tej scenie stanąć. To szanujmy to. Szanujmy same to wyjście. Jako widzowie, jako na backstage'u zawodnicy, trenerzy. Szanujmy to, że, bo dla niego jest to trudne. No to moja żona przypomniała mi tak teraz taki właśnie dowcip, znaczy może nie dowcip, wizualny, z okresu debiutów w Ostrowi Mazowieckiej, kiedy się odbywały. I trafił nam się taki ogryzek właśnie na zawodach, ja ci powiem. Piękna, fajna scena, wychodzą zawodnicy i wychodzi nam taki właśnie ogryzek, praktycznie kompletnie nieprzygotowany facet, wygląda jakby w życiu nie trenował na siłowni. Ja ci powiem, no pierwsza reakcja widowni, była totalny śmiech, prawda? Ale ja z drugiej strony, ja wtedy byłem jeszcze młody, byłem młody, piękny i przystojny. I pierwsze moje wyjazdy właśnie całą ekipą SDW, to stwierdziłem, no odkręciłem się i powiedziałem panowie, no
stało się, no wyszedł, no nie krzyczmy, nie śmiejmy się. Wiadomo, że nic nie osiągnie, nigdzie, ale chłopak chciał spróbować, zadebiutował. Koniec, zejdzie ze sceny, wiadomo, nie będzie nigdy w piętym, no po prostu, no tak, no jakbyś zobaczył. Nie mam zdjęć już, musiałbym pociągać po archiwum, ale bym ci go kiedyś pokazał. Zawsze się taki jeden trafiał. Kobieta też, dziewczyny też się trafiały. Bikiniara, więc pani wyszła. Tak jak moja żona mówi, każdy ma prawo raz w życiu spróbować wystartować. I no, jeden trafi, wyjdzie, będzie przygotowany, no czasami jeden wychodzi nieprzygotowany, bo tak naprawdę nikt mu pewnie nie uświadomił, jak powinien wyglądać na scenie, tylko wiesz, gość sobie, a wyjdę sobie, bo są zawody kulturystyczne, koledzy na siłowni powiedzieli, ty najlepiej z nas wyglądasz, idź sobie wystartuj. I facet nie ma zielonego pojęcia i wychodzi. Tak, i takie życie, no i nie ma się co nabijać. I tak wiadomo, że nic nie osiągnie, ale przynajmniej miał frajdę, że wyszedł na scenę kulturystyczną. No. My jak trenowaliśmy w Piórze w Warszawie, w Złotych Tarasach, lata temu. To poszła kryptoreklama, ale już pióra nie ma, nie więc ma, można, mówić, można to mówić. My żeśmy bardzo dużo zawodników namówili na starty. Bardzo. Jaki to był jest taki może jakiś... Jacek Kramek. Ja ci powiem tak, nie chwalą, jak zagłoba nie cię. Nie chwalą cię. Jak odpowiem ci, jak to mówił Onuba, nie chwaląc się, to myśmy to sprawili, że to niektórzy wyszli tak, na scenę. Bo fajna forma, wyjdź. Dobrze się wyglądasz, wyjdź. Powiem szczerze, mamy dobre oko, jako, nie wiem, dziennikarze mamy dobre oko, siedząc 20 lat w tym i na tych, którym pomogliśmy, może nie pomogliśmy, źle powiedziałem, których wsparliśmy, żeby spróbowali na scenie. Knęliśmy tym paluszkiem, wiesz. Pchnąć. Okazało się, że no, na dzisiaj no, to są gwiazdy, to nie mogę, nie będę tutaj, wiesz, wyliczał, ale osiągnęli bardzo, bardzo, bardzo dużo, Jacek, na scenie. Jeszcze nie wspomnieliśmy o świetnej rzeczy. Kiedyś SDW prowadziło Nasza Olimpia. A, Wasza Olimpia. To był, był taki konkurs. Był taki konkurs, to przez długie lata w gazecie, wiesz, zawodnicy przysyłali swoje zdjęcia. Zdjęcia papierowe, bo to... To już historia, były przysyłane zdjęcia. Posłuchaj. Konkurs był, Wasza Olimpia, na ostatniej stronie, na przedostatniej stronie gazety, na samym końcu. Redakcja wybierała zawsze trzech najlepszych zawodników. Zostawali nagradzani suplementami. Bo firmy suplementacyjne. I na koniec roku było podsumowanie. I udało się w pewnym momencie, znaczy się, najpierw forma była taka, że no, było to w formie gazety, pokazywało się zawodników, którzy wygrali na sam koniec tą Waszą Olimpię. Wybierało się finały, no i kto wygrał. Kiedy gazeta się trochę, wiesz, umocniła, rozrosła, doprowadziliśmy do finału takiego na żywo, poza redakcją, poza gazetą. No z tamtych lat, no trzeba przypomnieć, że no paru gości zrobiło karierę. Nie powiem, że Mateusz Burdzy był. Tak, startował. Był. Mateusz będzie pamiętał. Mateusz, pozdrowienia. Będzie pamiętał. Mariusz Bałaziński. Tak, Mariusz Bałaziński. Piotr Łada z Krakowa. To są... A jest jakiś inny z innego? No jest jeszcze, bo inaczej się... Także paru zawodników było, którzy no, osiągnęli coś tam. Zaczęli się bawić. Bawili się, czytali gazetę, bawili się. Mariuszowi Bałazińskiemu to zostało we krwi 3 okładki. SDW miał. Pobił rekord. Chyba nikt nie, żaden z zawodników nie miał 3 okładek. Szymon Łada dwie. Krzysiek Piekarz dwie. Faktycznie dwie. Ale nikt nie miał 3. Trzech nikt nie miał. Chyba nie będzie miał. Polski Dexter ma chyba najwięcej. Ma chyba 3 okładki, jak ja dobrze pamiętam. Mistrz, w sporcie dla wszystkich. Prawda. No mistrz nad mistrzy. Dla mnie, ja go zawsze szacun. Dla mnie, nawiam cię Mariusz. Dla mnie to jest polski Dexter, szacun dla niego wielki, za formę, za przygotowanie, za styl bycia, za szacunek dla każdego zawodnika. Dla mnie to jest człowiek, który... Bo no... wiesz, jeszcze nam czego brakuje? Upadł coś takiego jak szacunek. Nie wiem, czy zauważyłeś. Zawodnicy lajkują sobie na Facebooku, ale to jest takie... Sztuczne. Nie ma tego szacunku. Sztuczne. Tu lajkują, a na backstage'u pani, ja się widziała pani, jak on mógł w takiej formie... O właśnie, no przez 20 lat no się nic, i powiem ci szczerze, 20 lat jak jeździmy na zawody, to się nie zmieniło.
to się nie zmieniło. To jest, jeszcze chcę to jest tak zwane, wiesz, gratu... Ale ja to lubię. Ale tak, lubię bez tego nie, było, nie byłoby zawodów, bez tego nie ma tej atmosferki, że tak. Wiesz, tu się krzyczymy, a poza... Francko, widziałem pan, jak on wyglądał? Albo, to wiesz, tak, to jest normalne. To bez tego nie byłoby tej atmosfery, nie byłoby tej otoczki, tego wszystkiego, tego czegoś zapachu, tej kulturystyki. A ja troszkę pociągnę ten temat. Czy w dzisiejszych czasach nie ma mniejszych jajek? Co o ma... jakich jajach ty mówisz? U kogo? Tym, że kiedyś były takie troszkę większe potyczki słowne, co mam na myśli. Kiedyś na przykład, dajmy sobie Colemana z Cutlerem. Co Cutler powiedział, że jestem tutaj i żeby nawiedzić twój dom, tak? A Coleman mówi, ty chyba palisz trawę. Tak samo jak powiedział wprost, że słuchaj, robicie to samo, trenujecie tak samo i zawsze będziecie drudzy. Także bardzo podobne, ale znowu jesteście drudzy. A w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, i nie mówię to tylko o zawodnikach, może przez to, że weszły inne kategorie też to jest, ale tak, powiedz dla Czechowicza, że ma Czechowicz słabą klatkę. Czechowicz ma słabą klatkę? I idzie płakać Czechowicz, kładzie się, dziewczyna go głaska po głowie i mówi, że tak nie było, nie masz słabej klatki. Tak. Coś zmalało chyba. Chyba tak. Chyba może masz rację, może... To znaczy, nie ma tej szczerości. Ty jesteś lepszym obserwatorem, jeżeli chodzi o internet, to co się dzieje, bo ty jesteś na bieżąco codziennie. Ja ci powiem, na pewno nie ma szczerości. Brak trochę szczerości. No nie mogą wszyscy być dziki koty tygrysy. Nie da rady, kuźdę, nie może być, że jedziesz po złoto od razu. Jedziesz po swoje. Jakie swoje? 5 minut sceny cię weryfikuje. Tu wychodzisz na scenę, 5 minut, to jest twoja... Napisz mu szczerze. To jest wtedy... Trzymaj się, będzie dobrze, walcz o swoje. Tak. Ale nie mów, że jedziesz po swoje, pod czyje. Ja rozumiem, że każdy, tak jak ja miałem wywiad z Kevinem Levronem, rozmawiałem i z Seanem Rayem, ale najbardziej pamiętam rozmowę z Kevinem Levronem i z Chrisem Cormierem. To dla mnie była wtedy legenda, jak mnie zaproszono prywatnie na rozmowę z Chrisem Cormierem i z Levronem. Levron powiedział do mnie tak, jeżeli nie wyjdziesz na scenę z głową, że jesteś zwycięzcą, to nie wychodź. Więc wychodź ale się jako zwycięzcy. Jeżeli wychodzisz, to wychodź z pokorą i z szacunkiem dla swoich przeciwników, bo oni też wiedzą, po co chodzą na siłowni i po co tu wyszli. To samo mi powtórzył Chris Cormier, z którym pamiętam, wywiad był prywatnie w pokoju hotelowym, to było po prostu coś fenomenalnego, gdzie Chris Cormier powiedział wiele rzeczy, których poprosił, żeby nie publikować. I na przykład teraz mogę już powiedzieć, że pamiętam to słynne jego zdanie, że mistrz jak wychodzi, to musi mieć wszystko. I powiedział do mnie, Jacek, ja dlaczego nie wygrywałem? Bo zawsze miałem najgorsze łydki, słabe łydki. Bo on się, pamiętasz, ocierał drugie, trzecie miejsce, czwarte, ale wiedział, jaki ma brak. Troszeczkę, ale to już co innego. Fajnym przykładem tego jedziesz po swoje było mój debiut. Ludzie też mówili, jedziesz po swoje. Ja jadę, a słyszę, że Krzysiek Piekarz jedzie. Ja mówię, to ja już pojechałem. Już na tych debiutach to było wiadomo, że nikt nie jedzie po swoje. Nikt nie jedzie. Więc powiedziałem, pięć minut sceny weryfikuje, czy przyjechałeś po swoje, czy nie. Ale wiesz, jak to jest? Ja rozumiem, że głowa ma być mocna, bo wychodzisz, to jest konkurencja, no nie możesz, to jest sport indywidualny, no nie możesz wyjść od razu przegrany. Musisz wyjść. Wiesz, głowa w dół, bo przyjechał Piekarz, już przegrałem. Nie, to nie tak. To jest złe podejście. Bardziej chodzi o to, że byłem już świadom, że nie ma jadę po swoje, tylko jadę o swoje walczyć, ale... Pięknie tak. Powiedziałeś, szacunek za jeszcze to. Jeszcze powiem ci, dodam też jedno zdanie do tego. Dawid, mistrzem się jest, a nie bywa. Nie możesz być mistrzem tylko na scenie w momencie, kiedy ci wręczają czy puchar, czy medal. A schodzisz ze sceny i jesteś, już nie chcę mówić kim. Nie. Tytuły zobowiązują takiego zawodnika do takiego czy innego zachowania. Bo ludzie cię obserwują. Obserwują cię młodzi ludzie, którzy obserwują cię na Instagramie, czy są znajomymi twoimi. Mimo wszystko oni biorą przykład z takiego swojego idola, bo macie swoich, powiedzmy, idoli, macie swoich ulubionych zawodników, więc mistrzem się nie bywa, mistrzem się jest. Jeżeli zawodnik nie jest gotowy na bycie mistrzem, to niech idzie grać w szachy. Chyba Cutler był tego takim najlepszym przykładem. Zanim on jeszcze został mistrzem,
to on już zachowywał się jak ten reprezentant. On już był mistrzem, tak. I znowu mogę się pochwalić, że osobiście poznałem Jaya Cutlera. Tak. Wywiad z nim przeprowadziłem, osobiście go poznałem. Wtedy jak był do Polski, przyjechał promować swoją markę. No widzisz, to jest przywilej bywania dziennikarzem, że możesz się dostać i poznawać ludzi, tych, których byś chciał poznać. Gość po prostu niesamowity, Jay Cutler. Szacun, człowiek pokora, ale i zarazem biznesmen. Pełną twarzą biznesmen. Szanujący swój czas. Nie zapomnę zachowania jego w piórze. Było umówione, że od tej do tej godziny, od tej do tej godziny jest robienie zdjęć ze wszystkimi, którzy przychodzą. Czas upływa, szanujcie mnie, ja muszę zrobić swój trening i pojechać do hotelu. Dokładnie tak się odbyło. Dopóki ludzie przychodzili, Jay Cutler, rączka, zdjątko, uśmiech, wszystko było. Przyjechał wtedy z Flexem Wheelerem i z Clarencem Davisem. Clary Davis, ten Belk. Belk. On później jak znikł, tak, on zniknął później, coś mało startował. Flex Wheeler wtedy przyjechał, promował też swoją markę. Też wspaniały człowiek. Poznaliśmy Flexa Wheelera, moja żona prywatny trening miała. Wyobraź sobie. Autografy pisał, ja trenowałam na maszynie przywodzenie, odwodzenie. Wstał od stolika, podszedł do mnie, powiedział mi, jak mam trenować, żeby było wygodniej, lepiej. Tak, porozmawiał, wrócił do stolika, jakby nigdy nic, dalej dawał autografy. No a powiem, szok. No i to tak, i tak samo się zachowywał Jay Cutler. To jest dosłownie chodząca perfekcja i biznesmen. Odbyło się, że wszyscy dostali do godziny w pół do ósmej. Pamiętasz, to było do wpół, nie, jakoś tak do w pół do ósmej było. Godzina 19:30 było. Thank you, finish, koniec. Ludzie tam stali, prosili. Nie. On robił trening. Trening zaczął o 20, bo on o 20 ma trening, o w pół do ósmej skończył. Aha, przepraszam, bo skłamałem. O w pół do ósmej skończył. Pokazał, że zaprasza nas na wywiad. 30 minut dla nas na wywiad. Za 5, ósma skończyliśmy wywiad, poszedł się, przebrał, o 20 zaczął trening. I tak było zachowanie Jaya Cutlera. Pełna perfekcja, profesjonalizm. Tam ludzie prosili, ale on powiedział, była umowa. Mnie było wytyczone, od tej do tej ja swoje wykonałem. Tak, Dawid, takich historii to my 20 mamy w zanadrzu. To jest ja myślę, że w momencie, gdy pójdzie na emeryturę, my napiszemy książkę. Koniecznie. Napiszemy książkę, póki jeszcze głowa będzie normalna i pamięć. Napiszemy książkę, może się wielu nie spodobać, ale tak. No, taka uroda książki, internetu. Taka uroda książek i taka historia jest. No to mówię ci, no, Także napiszemy. Jest historii wiele, no, jest bardzo dużo historii mamy z takich właśnie z wyjazdów jest zagranicznych. No, gdzie nas wypraszano. Gdzie nas wyrzucano, gdzie... Nie. Ja ci powiem inaczej, teraz wracając do historii, jak chcesz takich parę takich, jak to się mówi, rzeczy z życia posłuchać, ktoś ma chęć tutaj posłuchać. Jeździliśmy z Joanną przez wiele lat na zagranicę. Nie chwaliliśmy się tym, jeździliśmy na zawody, czasami nie wstawialiśmy zdjęć, te zdjęcia były dla nas. Jeździliśmy na Mistrzostwa Świata, jeździliśmy na Mistrzostwa Europy, dosyć dużo jeździliśmy na zawody. Do Pragi. Najlepsze były oczywiście, ja nie wspominam, to są najlepsze zawody, to jest Praga Czeska, przez chyba 2 czy 3 lata żeśmy jeździli. Poznaliśmy jakby ten najważniejszy świat, trzon świata kulturystycznego, wtedy amatorki i pro. W 2014 roku miałem zaszczyt poznać Aleksandra Tymoszenkę. Po raz pierwszy. Świętej pamięci Aleksandra. Człowiek, który tak naprawdę dzięki niemu musiałem się nauczyć z powrotem, przypomnieć sobie język rosyjski z podstawki, którego się uczyłem. Musiałem nauczyć się z powrotem języka rosyjskiego, żeby z nim rozmawiać, bo angielskojęzyczna jest moja żona. Ja jestem ruskofil, jak to mówią. Gdzie jadę za granicę, na zachodnią granicę, to ja po rosyjsku mówię, Joanna mówi po angielsku. Musiałem się sobie przypomnieć. Dzięki temu człowiekowi, ten człowiek mnie nauczył, wielu rzeczy pokazał. Był wtedy sędzią międzynarodowym. Miał papiery sędziego międzynarodowego IFBB wtedy jeszcze IFBB Professional League. Miał papiery, wiele rzeczy nam nauczył, pokazał nam, na czym polegało sędziowanie wtedy chodzącego bikini. Nie pozwolił nas wyrzucić spod sceny. Nie
pozwolił nas wyrzucić spod sceny. Bo Czesi, w 2015 roku, kiedy Czesi chcieli nas wyrzucić z zawodów pro, kiedy Marek Olejniczak debiutował, to był 2015 rok, to była tam, wtedy przyjechała ta największa czołówka Amerykanów. 21. Piękne zawody. Było naprawdę 22 było. Ale na scenę wyszło 21, bo na scenę nie wyszedł Phil Heath. Phil Heath przyjechał zarabiać pieniądze. On został poproszony jako ambasador. I on wtedy nie wystartował, a wystartowała cała czołówka z Oli Amatorskiej i z Arnold Classic. Więc przyjechali z Arnolda. Wtedy właśnie poznaliśmy z Joanną, no praktycznie wszystkich, bo i 212 przyjechał w ogromnej liczbie. Wtedy poznałem Jose Ramonda. I wtedy organizatorzy chcieli nas wyrzucić spod sceny, no bo co dziennikarze z Polski tam robią. I wtedy w naszej obronie stanął właśnie Sasza i Klaus z Niemiec. Nie pozwolili nas wyrzucić. Wiedzieli, że my tu mamy siedzieć i chociaż ten predudzing i ten predudzing mieliśmy zaszczyt z półtora metra. Tak, oglądać. Wiesz, co to znaczy półtora metra przed sceną? Pięknego. I kiedy ty siedzisz, tak jak teraz przed komputerem i masz półtorej metra i stoi przed tobą Big Ramy. Tak. 21 chłopa i największy z nich Big Ramy i zaczyna ci pozdrawać nie do ciebie, tylko do twojej żony. No niestety. Wiesz, i cycki latają. No ale już finał niestety. Ale a z finału już nas wyrzucono. Wtedy. Mam takie pytanie. Czy widzieli państwo Colemana na żywo? Nie udało nam się nigdy Colemana zobaczyć na żywo. Ale porównania Ramiego z Colemanem, tak troszeczkę wtrącę do nowej... Wiem, i teraz ja będę obrazoburcą. Joanna za chwilę ci swoje zdanie powie. Ja będę obrazoburcą. Nie, dla wszystkich, będę obrazoburcą, bo Coleman to jest, wiesz, ikona ten. Sorry, nigdy nie przepadałem za sylwetką Colemana. A już potem, kiedy się rozdął i ten jego brzuch, to wszystko, nigdy nie byłem fanem Colemana. Bardziej widziałem Jaya Cutlera i lepiej w tej chwili widzę Big Ramiego, mimo że jest wielki, ogromny, bo to jest 130 parę kilo żywej wagi na scenie, ale jednak brzuch, ta talia jest prosta, nie rozdęte. Big Ramy. Zdecydowanie. Nigdy nie byłem fanem Roniego Colemana i wiem, że w tej chwili już sobie nagrabiłem. Nie sądzę, bo w dzisiejszych czasach, tak jak mówię, jak zaczęliśmy rozmowę, poszliśmy w tą stronę, że już troszkę ludzi odrzuca, tak, mimo że no ja jestem, kto jak kto, no ja nie jestem klasykiem, ja nie wyglądam jak klasyk, ja nie masz ty, jesteś prawdziwy kultur, ciężki, jesteś ja, ciężki. Ja nigdy nie będę, ja byłem przez chwilę klasykiem, ale to chwilę mi zajęło, żeby po prostu urosnąć. Ja pamiętam twoje zdjęcie, jak startowałeś w którejś federacji, byłeś taki jeszcze świeżutki. Gdzie ty debiutowałeś, w której federacji? Ja zdebiutowałem w IBB, ale potem jakieś tak poszło, że poszedłem w WPF, bo się dowiedziałem, że można wystartować w debiutach, nikt mi nie powiedział, że będzie ban, się okazało, że jest ban. Dobra, politykę nie ruszę. Wracając do tego, ja sam uwielbiam sylwetkę Colemana. Dla mnie Coleman przed Ramim, ale mówię o ogóle. Jestem na tyle, tyle zauważam, że Ramiego więcej osób na moje w dzisiejszych czasach woli niż Colemana. Mimo że każdy powie, że Coleman był, wiadomo, większy, bardziej docięty, lepszy i tak dalej, to w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę, jak bardzo znany jest klasyk i jak bardzo klasyk idzie do przodu, to chyba wiele osób wybierze Ramiego z tego względu, z tej talii właśnie. No. Dawid, jakbyś zobaczył zdjęcia Big Ramiego z 2015-16, a teraz to jest niebo a ziemia. Niebo a ziemia. On te 5 lat wspaniale przepracował. Naprawdę. To... tak jak on wyglądał, ta talia szeroka w 2015. Ja mam 16. zdjęcia. Mogę wrzucić jeszcze dzisiaj. Zdjęcia z zeszłorocznej Olimpii to jest niebo a ziemia. Naprawdę przepracował. Ja widzę, że zawodnicy bardzo dużo pracują nad jednak tą talią, sobie na początku pozwolili, bo taka była tendencja, wolno im było nie kontrolować te brzucha, powiedzmy, i talii, bo liczyło się masa, więc po co kontrolować, to w przypadku Big Ramiego widać ten postęp. Czego na przykład w drugą stronę jestem bardzo rozgoryczona moją sympatią z Holandii. Winkler? Nie Winkler. Nie, no z Holandii. Ten, ojejku. Monak.
Bonak, William Bonak. O, to jest fam. No, to gdzie ja nie mogłam przeżyć... Szanowni Państwo, tak sobie ćwierkali, jak się poznali, nie że mogłam... wymieniali sobie, wiesz, bo się poznała nie z Bonakiem. Nie mogłam przeżyć więc... jego wyglądu zeszłorocznej właśnie Olimpii. To był szok. No i w tym roku, człowiek bez formy. I w tym roku też się nie popisał. Znaczy, w zeszłym roku, w 20. No w 20 nie popisał się. Ja doznałam szoku patrząc na niego, bo to jest bardzo rozwojowy chłopak i raptem nie wiem, co się zadziało, tak jakby cofnął się. Może ten koniec współpracy z Nilchinem? Może tak, możliwe, może i ta korona. Możliwe, bo oni tam się powyzywali na Instagramie. Ja czytałem też to. Więc tutaj, jak widzisz, nie możemy się nigdy przyzwyczajać, bo musimy to czymś zakończyć, jakąś konkluzją. Nie wolno nam, widzom, dziennikarzom i wam zawodnikom, przyzwyczajać się do formy zawodnika. Bo zawodnik, dzisiaj są zawody, będzie pierwszy, za tydzień będzie szósty, a za dwa tygodnie może nawet do 15, do 10 nie iść. Bo niestety, forma to jest forma na scenie, nie na backstage'u, nie na Instagramie, nie dzień przed, nie dzień po. To jest chwila, to jest 10 minut, to jest scena. Jeżeli źle dobrałeś bronzer, wszystko. Bronzer, trochę cię boli głowa albo ucho. Na przykład. Prawda? Wszystko. Bo bywa. Żona na ciebie, dziewczyna źle spojrzała, jesteś poddenerwowany. Słuchaj. Kortyzol wywalił, do widzenia. Widzimy my, sędziowie i widzowie na scenie. Tak was widzimy. Jeżeli zawodnik wchodzi i on wchodzi, nieuśmiechnięty, to na jego formie to się odbija. Momencik, ja przeproszę, tak. Żona, bo rozmawia, a ja zaraz wracam. To widać na scenie. Od razu widać, że z tym zawodnikiem coś jest nie tak. Więc niestety, ale zawodnicy i zawodniczki muszą mieć taką samokontrolę. Jestem na backstage'u, wyłączam się, jestem ja i mój cel to jest scena. Czy sędziowie oceniają właśnie ten uśmiech i tak dalej, bo ostatnio też była taka zagorzała debata. Ian Valery, młody Kanadyjczyk, wychodził i strasznie za każdym razem, przy każdej pozie miał taką minę. Czy to nie wymagamy uśmiechu. Powiem ci tak. Nie zawsze uśmiech zawodnika jest korzystny. Szczególnie jeżeli nie ma... Ale ja nie, my ci mówimy, my ci w ogóle to jako dziennikarze ci to opowiadamy, jak my to widzimy. Właśnie w Pradze Czeskiej. Ze sceny, jeden, za sceną. Właśnie w Pradze Czeskiej jeden z zawodników czeskich bodajże nie uśmiechał się. Był w pierwszym porównaniu, potem w szóstce, wygrał. Słuchaj, on się w ogóle nie uśmiechał. Ja mówię, on się nie cieszy. A jak się okazało, no niestety. Jego uśmiech, jego nerwy nie pozwalały mu się uśmiechać. Dałby grymas. Więc on wolał po prostu mieć pogodną twarz. I to wystarczy. Bo siedząc na publice, jak patrzysz, to ty chcesz widzieć pogodną twarz. Nie musi tryskać uśmiechem i wiesz, i widzisz ten uśmiech, a ten uśmiech jest taki... Sztuczny. Nie, niech to będzie pogodny uśmiech. My sobie widzowie... i dziennikarze, i wszyscy, którzy jesteśmy po drugiej stronie, nie na scenie, po drugiej stronie, zdajemy sobie sprawę, każdy normalny, zdaje sobie sprawę, jaki to jest wysiłek z waszej strony. Zresztą po to mój mąż wyszedł na scenę, żeby się przekonać, co to znaczy przygotowania. I zdechłem na scenie. I po prostu na 4/4, ale brawo mu za to, mastersa, ale wyszedł. Cały proces. Tak jak ci powiedziałem, sam dla siebie. Cały proces przygotowań przeszedł jak każdy zawodnik. Chciał przeżyć to. To trzeba szanować. Więc w momencie, kiedy ten zawodnik wychodzi na scenę i nie uśmiecha się, nie tryska entuzjazmem, on musi myśleć o tym, że ma napiąć mięśnie, schować wady, pokazać zalety, no to nie miejmy do niego pretensji o to. To ja ci powiem, Dawid, to jest taka... To tylko ja ewentualnie krzyczę, uśmiechnij się. Dokładnie, albo to jest, my mówimy to jako dziennikarze, jako media. Zasada jest taka, że jeżeli jako zawodnik wychodzisz na scenę, to nie pozujesz dla sędziów, tylko pozujesz dla publiczności. Wybierasz sobie kogoś z publiki... Przyjaznego i dla niego pozujesz. To nie musi być dziewczyna, rodzina. Jest zasada, że sędziowie i tak cię ocenią, bo oni ciebie widzą i z bliska cię ocenią, ale...
żebyś się czuł komfortowo, to znajdź kogoś, kto się do ciebie uśmiecha. Znajduje się sobie kogoś, to jest zasada medialności właśnie. Znajdujesz sobie, nie wiem, czy swoją dziewczynę, czy kumpla, który z tobą przyjechał. Czy obcą osobę, czy obcą osobę i do niego pozujesz. Wtedy zupełnie będziesz inaczej się swobodnie czuł na scenie. Nie będziesz przerażony tym, że o sędziowie się patrzą, wyginanie, przeginanie, wiesz, do sędzi. Zawsze znajdujcie... Zasada medialności. Znajdujcie pogodne twarze na publiczność. Na publiczność. I dla nich pozujecie. To jest zabawa. To masz się bawić. Wtedy mniej stresu, mniej tego kombinowa na scenie. Inaczej się będziesz czuł, będziesz inaczej reagował. No to taka porada. Uwaga, porada medialna. Słuchamy, no to... chyba że już znudziliśmy. Nie, mam jeszcze jedno pytanie przed właśnie zakończeniem, bo sądzę, że widzowie poproszą o część drugą, a właściwie jestem tego pewien, ale poszliśmy już za granicę, poszliśmy troszeczkę w te zawody zagraniczne, tak? Nie chcę mówić o polskiej scenie, bo tak jak powiedziałem, nie chcę robić tutaj wojenek i tak dalej, kto jest ulubieńcem i tak dalej, ale zapytam, kto z zagranicznych zawodników tak najbardziej Państwa urzekł? Czy to w rozmowie, czy jako na scenie? Bo będzie bardzo trudno, Dawid. Ja poznaliśmy tyle ludzi z zagranicy i amatorów i zagranicznych, i podowców inaczej, i z zagranicy. Inaczej obiorę pytanie. Czy jakby w tym momencie dostajemy telefon i tutaj trzecie okienko się pojawia. Kto mógłby to być? Do rozmowy. Bonak. Widzisz? I rozumiesz? Bonak. Oni tak konferowali, tak się polubili, bo żona się z nim poznała, Bonak. Z Bonakiem, i tak się polubili, że głowa mała. Wiesz co, ja ze mną jest gorszy problem. Miałam mniej kontaktu z zawodnikami, bo nawet Joanna jest bardziej stanowcza w swoich wyborach. Dlatego, że Joanna jest bardziej... Dla mnie bez względu na formę, jak zawodnika cenię, to ja będę ubolewać razem z nim, że on formy nie zrobił, i cieszyć się razem z nim, jak ją będzie miał. Dlatego ja tutaj, jeżeli chodzi o Bonaka, to jestem stała w uczuciach, jeżeli powiem tak. Uważam, że on jeszcze pokaże, co potrafi. Jacek miał tą... Nie miałem tą przyjemność naprawdę z wieloma... ścisnąć rękę każdemu. Każdemu. Praktycznie ściskałem rękę każdemu zawodowi. Więc wie, więc... który z nich jest przyjaciół. Pewno nie Wolf. Denis Wolf odpada. Od razu ci mówię. To jest do widzenia. Do widzenia. To jest człowiek nieprzystępny. Nieprzystępny. Nie wiem, jak inni dla mnie gbur. Mówię, to jest moje odczucie. Denis Wolf. Nie miałbym chęci... Nie miałbym chęci z nim rozmowy. No cóż, takie odebrał. A z kim byś chciał pogadać? Ja bym z kim chciał pogadać. Tak, no który twój jest? O Jezus, mam... Tyle lat, to... Wiesz, ale oni są, wiesz, ja mam zboczenie. Ale oni są ci sami na scenie, Mr. Olimpia, więc masz problem. W takim wypadku, z kim ja bym chciał? Matko, no to ciężki wybór. Z Chrisem Cormierem rozmawiałem, z Jim Cutlerem rozmawiałem, z LeBronem rozmawiam, matko jedyna. Za dużo jest. Wiesz co, jest gość. Gość jest, którym nigdy nie rozmawiałem, nigdy nie uścisnąłem. To jest, znaczy się nie rozmawiałem i rękę uścisnąłem, ale nie przeprowadziłem wywiadu, nie rozmawiałem. A podziwiam tego gościa, jeżeli chodzi o wygląd z poprzednich lat, wcześniejszych, 90. No kto? Flex Wheeler. Ja po pierwsze współczuję człowiekowi, bo przeszedł tragedię, obcięto mu tą nogę, to się stało, ale nigdy nie rozmawiałem. Raz tylko uścisnąłem mu rękę, faktycznie poznałem go w Polsce, ale nigdy z nim nie przeprowadziłem wywiadu, nie miałem dłuższej rozmowy. Więc chciałbym chyba z Flexem Wheelerem chciałbym porozmawiać. To znaczy... Zresztą jestem pod wrażeniem, dla mnie gość pozowania Flexa Wheelera. Ja sobie zawsze co jakiś czas odtwarzam taki stary filmik na YouTubie, gdzie Flex Wheeler pozuje już po siłowni razem z Chrisem Cormierem. I dla mnie jest to po prostu szczyt lekkiej elegancji pozowania i jak powinien zawodnik wyglądać. Ale Flex Wheeler, chyba w tej chwili Flex Wheeler. Chciałbym sobie z nim, gdybym miał porozmawiać, jak ten człowiek widzi, bo wiem, że ostatnio na przestrzeni chyba 2 lat przy jego tych perypetiach życiowych i jego zmianach, on bardzo wiele rzeczy jakby zmienił postrzeganie kulturystyki i swojego bycia na tej scenie kulturystycznej. Nie wiem, czy ty zauważyłeś, że w pewnym momencie nawet
Dobra, nieważne, to może kiedyś za drugim razem, jakby będzie ktoś chciał drugą część i jeszcze parę rzeczy powiedzieć, to bym to powiedział, ale on jednak swoje pewne podejście zmienił i chciałbym z nim porozmawiać, dlaczego to się tak stało. Wielu może zdziwić, bo mówimy o tych prosach zza oceanu. Jak dobrze wiesz, jest młoda Liga Pro, to jest Elite Pro. Tak. Dla nas ci zawodnicy są łatwiej dostępni, bo to są w większości europejscy zawodnicy tutaj, więc są łatwiej dostępni. Dlatego w moim wypadku to jest Bonak, prawda, to jest ten człowiek. No chociaż w Holandii też byliśmy i tylko chwila siłownia była zamknięta, bo bym wywiad miała. Także to tak jest. Natomiast ta druga liga, która jest młodą ligą, która potrzebuje lat, nie oszukujmy się, lat. Nic się nie dzieje tak od razu. Nie od razu, żebym zbudowano liga, która jest 50 lat czy 56 lat, prawda, istnienia, a liga, która jest 3 lata, nie dajmy się zwariować, prawda, nie będziemy tu politykować. Natomiast też są wspaniali zawodnicy po drugiej stronie, jak ja to mówię, barykady, o tym nie będziemy mówić. Na pewno mam nadzieję, że gazeta się na tyle umocni i wróci do stanu przynajmniej sprzed 10 lat, że będziemy mogli pokazywać zawodników, prezentować zawodników, prawda, i tych spoza Polski. Prawda, bo to też są zawodnicy. Na razie jesteśmy tylko w obrębie polskich zawodników. Nie pokazujemy, bo niestety ta dostępność już jest nie taka prosta. Ale mam nadzieję, chodzi, że to się zmieni. Zdjęcia ja mam. Ja mógłbym pokazać, bo mam zdjęcia Bigramiego, mam prawie wszystkich zawodników czołowych, mam fajne zdjęcia. Ale wiesz, chodzi o dostępność w tej chwili. To trzeba jeździć. Ty wiesz, Dariusz, to trzeba wykonania jeździć. Wywiadu jakiegokolwiek. W tej chwili ja miałem ogromny na przykład problem z Lewronem, gdzie wywiad był praktycznie przeprowadzony internetowo, czyli nie rozmawialiśmy przez internet, tylko ja musiałem zestaw pytań dla Lewrona. Do jego menadżerki musiałem wysłać pytania, bo pani menadżer musiała w Stanach przeczytać, czy nie ma jakichś pytań, które by wrażliwych, które by spowodowały zepsucie wizerunku Kevina Lewrona. I dopiero Lewron dostał pytania, odpowiedział i odesłano mi po cenzurze, odesłano mi te pytania. Więc jest, trzeba tą barierę przebrnąć. No jest to jednak świat zawodowy, czy jednej, czy drugiej strony, wiesz, to już pewne inne rzeczy obowiązują. Oni dbają o swój wizerunek, o swoje tej. Ja i tak się bardzo cieszę, że nie zażądano ode mnie pieniędzy. Tak. Dawid, to jest zawodowiec, Dawid. Miałem przyjemność rozmawiać z Kevinem, wywiad robić tutaj na kanał właśnie, także też sposób jego wypowiadania się jest bardzo ostrożny. Tak, zauważyłeś? Bardzo taki wyważony. Shaun jest podobny. Shaun też czasami go ponoszą nerwy, ale też wyważono wszystko. Shaun też mówi, wszystko wyważa, nie, żeby nie spowodować jakiegokolwiek emocjonalnego zadrażnienia czegokolwiek. Wszystko ma być grzecznie, elegancko, wiesz, takie... Ale to myślę, że... wiele godzin kolejnych wywiadów. Ja nie wiem, czy ktoś będzie chciał w ogóle tego wysłuchać. Ja jestem przerażony tym. Wiesz, Wydaje mi się, powiem szczerze, że często takie wywiady, gdzie ludziom się właśnie nie wydaje, że będą mieli duży odbiór, mają największy odbiór i najlepszy odbiór. Może tak. Ja trochę chaotycznie próbowałem wszystko powiedzieć o wszystkim. Problem z nami jest taki, że jedno mówi przez drugie. No gaduły, dwie się dobrały gaduły. To jest ciekawe, bo to jest coś nowego. Możemy znowu pokazać osobowość. Dziękuję. Znaczy tak, nie ukrywam. Nigdy się nie czułem osobowo. Nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa, bo może ludzie będą mieli jakieś pytania, o co chcieliby nas zapytać. Będą pisać do ciebie. Przecież to nie musimy nagrywać po tyle minut. Mogą to być krótkie, prawda, podcasty takie. Ludzie kochają długie podcasty, bo wie pani, oni robią je po cardio,
oni robią. A teraz zbliża się już niedługo wielkimi krokami sezon startowy, więc założę się, że wiele osób już odkłada te materiały właśnie na te cardio, żeby... No właśnie, sezon startowy. I módlmy się, żeby się odbył jakikolwiek sezon startowy, bo to, co się wyrabia... Znaczy, ja powiem tak. Jeżeli chodzi o COVID, to przeszliśmy. My już jesteśmy. Przeszliśmy i ja przeszedłem lekko, ale żona naprawdę odchorowała ciężko COVID. I ja nie mówię... I każdy, kto mówi, że to jest ściema, nie. To niech do mnie napisze. To jest 3 tygodnie, jak mam tyle lat, ile mam, w życiu tak nie chorowałam. W życiu. To była masakra. Ja powiem tak, na pewno jest, ale nie rozwijajmy tego tematu, bo... Nie, nie, absolutnie. Wiemy, jak jest. Tutaj są zwolennicy, są przeciwnicy. Jeżeli nie, ja też nie ukrywam, jeżeli jesteś młodym człowiekiem, inaczej na to patrzysz. Każdy po przekroczeniu, jak tak to mówię, jak masz konkretny PESEL, to i zwykła grypa może ci zaszkodzić i możesz ciężko ją przejść. Dokładnie. To nie ma wątpliwości. A jeżeli chodzi o zawody, no mam nadzieję, że się odbędą. Wiesz, jaki może być największy dylemat? Publiczności. Zakaz, zawody się odbędą, ale bez publiczności. No, i tylko w ręku, w tym momencie zostaje transmisja na żywo, jeżeli ktokolwiek będzie chciał jechać i wykonać taką transmisję. Znaczy, powiem szczerze, bo byłem na ostatnich jako trener i to nie było to samo. Nie. Brakuje, prawda? Nie tej ma tego emocji. Dopingu, nie ma tego krzyku. Dawaj, dawaj. Dokładnie, dokładnie. No jeżeli nie słyszysz, powiem brzydko, mogę, bo ze względu na swój wiek i 20 lat w tym interesie, jak nie słyszysz tego, zepnij dupę, to co za zawody są, jak nie ma tego krzyku. Albo najśliczniejsza, najpiękniejsza jesteś, prawda? Tak. Nie ma tego. No, czaruj. Czaruj, nieważne, tak. Ale nie ma tej atmosfery. Ale nie ma tego. I ty wyobrażasz sobie, jak oglądałeś Arnolda, prawda, w zeszłym roku? Smutno, ciemno, światła, muzyka grała i zero krzyków. Muzyki nie było nawet na amatorach. Na amatorach nie było nawet muzyki w pewnym momencie, bo myśmy oglądali tego Arnolda. Udało nam się. Terence pozował, ułożył ten piękny układ i komu? Tak. No dlatego mówisz o tej medialności. Jak wychodzisz, to dla kogoś to robisz. Wychodzisz, widzisz publikę, wybierasz sobie i pozujesz. Chcesz te brawa usłyszeć. I mówię, jak brakuje ci tego, zepnij dupę. To nie ma tej atmosfery. No, ale obawiam się, że to nam grozi. Przynajmniej przez w tych pierwszych miesiącach zawodów. Że to nam grozi, te puste trybuny. Ja na szczęście pobędę sobie jeszcze gruby przez jakiś czas, bo gruby na zimę zresztą jest fajnie, a naprawdę w Białymstoku jest zimno, minus 15, minus 20. Jeżeli jesteście ciekawi większej ilości opowieści, większej ilości historii, to jak słyszycie, jest ich masa, napiszcie w komentarzach, zostawcie komentarz. Jeżeli wytrwaliście z nami 1,5 godziny, to dziękujemy bardzo. Półtorej godziny? Tak, tylko jedyna. Dwoje dziadków zanudziło przez 1,5 godziny ludzi. Dawid, my ci dziękujemy. My ci bardzo dziękujemy. Ty może skróć to do 15 Słuchaj, minut, co? Dawid. My ci dziękujemy za odwagę. Za odwagę. Ponieważ zaczepialiśmy innych, innych dziennikarzy o wywiad z nami. Ty się pierwszy odważyłeś. To ja zaczepiłem. Tak, to ty nas zaczepiłeś, inni nie odważyli się. Inni się może nie odważyli się zaczepić, a my nie gryziemy, po prostu rozmawiamy jako dziennikarze, siedzimy w tym sporcie wszyscy razem. Bo tak jak mówię, jako dziennikarze to mamy co powiedzieć. Mamy co opowiadać jako dziennikarze. Bez politykowania. Tutaj nie chodzi o żadne tam, chodzi o te takie życiowe, opowiastki. To znaczy, powiem tak. Ten wyszedł, ten temu ręki nie podał i to znaczy, wiesz, widziałem, tak. Widziałem animozję między prosami, kto kogo nie lubi, kto komu ręki nie podaje. Powiem ci, Dawid, tak, my nie uciekamy od kontrowersyjnych tematów, bo się nie da. Nie. One są składową naszego życia i tego się nie da. I jeżeli padną pytania i one będą, że tak powiem, normalne, na tematy wrażliwe, to my na nie odpowiemy. Na tyle, ile będziemy mogli oczywiście odpowiedzieć. Zgodnie z prawdą. Mniej więcej poprawnością polityczną. O, pięknie, bo mi zabrakło tego słowa. Także dziękuję bardzo. Jeszcze raz my ci dziękujemy bardzo. Wszystkim dziękujemy, żeście wytrwali. Pozdrawiamy wszystkich. Do zobaczenia na łączach. I do usłyszenia niebawem.
Moimi gośćmi byli państwo sadowscy SDW Magazine. Dziękujemy ci bardzo. Pozdrawiam.